opowieść Krzysztofa Galasa w odcinkach pod tytułem Odpuść sobie. Czyta Alina Galas. Rozdział 49. Zrobiło się późno. Iwona cicho zamknęła drzwi do pokoju. W końcu zasnął. Musiałam się położyć obok niego pod kołdrę. Miałam wrażenie, że to ja usnę pierwsza. Usiadła ciężko na krześle. Rozmawiałam wczoraj z wujem i z ciotką, kiedy jechaliśmy autobusem z Poznania, a Romek mi opowiadał, jak bardzo boi się dziadka i jak babcia ciągle kłóci się z Anką. Nie mogę sobie wyobrazić, co będzie, jak wyjadę do Berlina. A może pojadę dopiero 4 września i po 5 dniach wrócę? Wiesz co, córuś? Ty nie powinnaś się tak przejmować tym chłopcem. To jest synek Anny i wnuczek Małgorzaty. Oni powinni się martwić. Mamo, ty sobie nawet nie zdajesz sprawy, jaki on jest wydziczony. W ogóle nie ma normalnych reakcji. Trzeba mu zapewnić jakieś bezpieczeństwo, bo póki co wszystkiego się boi. Pytał mnie na przykład, co będzie, jak Anka po niego nie przyjedzie. Zawsze zakłada najbardziej negatywny scenariusz. A tam, wszystko wina tej Anny. Jak se pomyślę, jaka to była głupia dziewucha. Zawsze się wpakowała w największe kłopoty. Mama, daj spokój. Była taka młoda. Każdy z nas ma jakieś głupoty za sobą. Na wsi mówili przed jej wyjazdem na studia, że wszystkich rówieśników zaliczyła. Nie było w okolicznych wsiach chłopaka, co by nie miał z nią coś wspólnego. Wstydziłabyś się, mama, takie plotki powtarzać. Te brzydsze dziewczyny, które nie miały brania, się na nią uwzięły za to, że miała powodzenie. Nie broń jej, mama zrobiła groźną minę. Co Małgocha się przez nią wstydu najadła, a ta ruda z Nowej Soli, co przyjeżdża latem owoce sprzedawać, mówiła, że Anka nawet z tą Jolą, co wiesz kim ona jest, coś tam miała wspólnego. Na psa urok, tfu! Mamuś, nie mów niczego przeciw bliźniemu swemu. Gdyby nie ta Jola, spalibyśmy z Romkiem w Poznaniu na dworcu. Nie chcesz chyba powiedzieć, że... Ona ma swoją dziewczynę, którą kocha. Zadzwoniłam do niej i zapytałam, czy może nam pomóc. Zgodziła się natychmiast. Tylko nic tutaj ludziom nie mów, bo wszystkie baby na tą Jolkę strasznie zawzięte. Gdyby ktoś się dowiedział, że u niej spałaś, to strach pomyśleć, co mogłoby z tego być. Nie dość, że u niej spaliśmy, to jedliśmy kolację, śniadanie i piłam z nią pyszne węgierskie wino. Matka machnęła ręką. Już mi lepiej, dalej nic nie mów. Najpierw wino, a potem... Mamo, ja mam narzeczonego i nie jestem lesbijką. No pewnie, że nie jesteś. Jeszcze tego by brakowało. Iwona z lekkim uśmiechem stwierdziła. Poza tym ona lubi szczupłe i zgrabne, a ja z moim brzuchem i wielkimi cyckami nie jestem w jej typie. Janka westchnęła głęboko. Dość już mam słuchania o tej Jolce, jej rodzice to dopiero muszą się wstydzić. Zapewniam cię, mamo, że nie muszą. Jest asystentką na uniwersytecie w Poznaniu, ma pięknie urządzone mieszkanie i radzi sobie bardzo dobrze. No dobra, niech ci będzie, że sobie radzi. To i lepiej, że wyjechała, przynajmniej naszych dziewczynek nie zaczepia. Mamo, co ty mówisz? Przecież ona nigdy nikogo nie zaczepiała. I tu się z tobą nie zgodzę. A twoja kuzynka? Janka wstała i położyła ręce na szerokich biodrach. Widać, skłonność do tycia była w ich rodzinie od pokoleń. Mamuś, Anka nie jest w żaden sposób przykładowa. Co ona zrobiła ze swoim synkiem, to tylko można ręce załamać. Biedna ta twoja siostra, mówiłam. Laci dziewuchę było trzeba. Iwona potarła podbródek. Tak się łatwo mówi. Ja też miałam swoje wpadki w szkole. Pamiętasz, jak podpiłowałyśmy nogi od krzesła i pani od matematyki wybiła sobie o kant biurka przednie zęby? Ewa i Kaśka zauważyły, że tak dziwnie opiera się na tym krześle kolanem i przyniosły do szkoły piłę do drewna. To one namówiły mnie do tej głupoty. Potem wszystko zwaliły na mnie. Miałam być zawieszona w prawach ucznia. Wtedy nie tylko ominęło mnie bicie, ale broniłaś mnie do końca cały czas.
A co było robić? Jedną cię tylko miałam. Gdyby Władek żył, nie pozwoliłby na to, żeby stała ci się krzywda. A tak, miałaś tylko mnie. Tyle razy musiałam przychodzić po ciebie na cmentarz. Siedziałaś na grobie ojca całymi godzinami i trzeba cię było wołami ciągnąć do domu. Co ja się nagadałam, że jest zimno i na pewno się przeziębisz. Nic do ciebie nie docierało. Jak nigdzie nie mogliśmy cię znaleźć, to jasne było, gdzie cię szukać. Nie mogłaś się pogodzić, zresztą. Zawsze powtarzał, że byłaś jego córeczką. Mi też łatwo nie było. Sama na gospodarce zostałam. Ty miałaś 11 lat i nie mogłaś pojąć, jak to się stało, że ojciec był, a teraz nagle go nie ma. W takim samym momencie teraz jest Romek, tylko on ma 6 lat i rozumie dużo mniej niż ja wtedy. Ty wspierałaś mnie, jak umiałaś. A kto jemu pomoże? No tak, Janka wzruszyła ramionami. Matka, jak jest potrzebna, to jej nie ma. Zawsze tak było z tą Anką. Iwona podeszła do zlewu i zaczęła wycierać umyte naczynia. Wczoraj byłam u wuja Janusza i nagadałam mu do słuchu. Wyzwał mnie od smarkuli, ale dzisiaj rano był dla Romka bardzo miły. Jak go w południe odebrałam, to opowiadał, że dziadek specjalnie dla niego smażył jajecznicę. Przynajmniej będę spokojniejsza w tym Berlinie. Stefan pisał list. Jest bardzo za mną stęskniony, ale już zdecydowałam. Kupimy suknię i buty, załatwimy resztę koniecznych papierów i wracam najprędzej, jak to będzie możliwe. Janka układała na półce talerze. Oczywiście powodem twojego pośpiechu jest Romek. Przecież on ma tutaj tylko mnie. Sama nie wiem, jak mu powiedzieć o tym, że wyjeżdżam. Iwona miała w oczach łzy. Usiądź przy stole. Tu jest kakao, a tu bułeczka z miodem. Jak zjesz śniadanko, będziemy gotować budyń. Chcę ci o czymś powiedzieć. Iwona zrobiła długą przerwę i odchrząknęła. Czuła, że zaczyna jej schnąć w gardle. No przecież musiała wyjechać. Formalności przed ślubem trzeba było jak najprędzej załatwić. Posłuchaj, Romeczku, jutro wieczorem będę zmuszona wyjechać. Mój narzeczony czeka na mnie w Berlinie. Będziemy tam podpisywać jakieś dokumenty i kupować wszystko, co jest potrzebne na ślub. W listopadzie wychodzę za mąż. A nie możesz mnie wziąć ze sobą? Nie chcę tu zostać sam. Przecież nie będziesz sam. Zamieszkasz u dziadka i babci. Ostatnio mówiłeś, że dziadek był fajny i usmażył dobrą jajecznicę. Pamiętasz? Pewnie, że pamiętam, ale co tam, jakaś jajecznica? Ja chcę być przy tobie, bo kocham tylko ciebie. Iwona nie poznawała swoich reakcji. Od 10 lat naprawdę nie płakała. A jednak w ostatnim czasie zdarza jej się to któryś raz pod rząd. Twarz chłopca przybrała błagalny wyraz. Proszę cię, zabierz mnie ze sobą. Dlaczego nie chcesz mnie zabrać? Nie tyle nie chcę, co po prostu nie mogę. Po pierwsze, nie masz paszportu. To jest taki dokument, który trzeba pokazać, kiedy przekracza się granicę. Mama ci nie wyrobiła, bo nie było takiej konieczności. Nigdy nie wyjeżdżałeś z rodzicami za granicę. Zresztą, nawet gdybyś taki dokument miał, też bym cię nie wzięła. Będę tam strasznie zajęta, a ty nudziłbyś się w tych wszystkich sklepach i urzędach. Ale ja będę bardzo grzeczna, obiecuję. Nie masz paszportu i rzecz jest niemożliwa. Jedno, co mogę ci obiecać, to, że będę się bardzo spieszyć i wrócę najprędzej, jak to tylko możliwe. Będę strasznie za tobą tęsknił. Jutro przeniesiemy twoje rzeczy do domu babci Gosi. Obiecaj mi, że będziesz grzeczny, bo na przykład, gdybyś był smutny albo płakał u dziadków, to ja byłabym niespokojna. A tak będę wiedziała, że wszystko jest ok i spokojnie czekasz, aż przyjadę. Czy jak przyjedziesz, będę znowu mieszkał u ciebie? Ależ oczywiście.